Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku! Jesteśmy we Francji, zjechałem właśnie z Eurotunelu, z rury, jak to mawiałem u nas na firmie. Wyjechałem z rury. Trasa dzisiejsza wiedzie, znaczy dzisiejsza. To, co dzisiaj załadowałem, bo trasa będzie miała dwa dni. Wjedzie do Włoch, na dół. Na dół Włoch, miejscowość Foggia. Foggia. Mam na to dwa dni, w zasadzie już tylko półtora. To jest 15.32, a ja zrobiłem 200 km. Dzisiaj chcę zalecieć pod Innsbruck, czyli zostało mi jakieś 1000 km jeszcze z haczykiem. Będziemy tam późno w nocy, po drodze jeszcze sobie pobiegam. Więc plan na dzisiaj jest taki: jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gdzieś pobiegamy, jedziemy, idziemy spać na jakieś 4-5 godzin. Wstajemy, tankujemy się i jedziemy dalej, bo tam też będzie z 800 na jutro do zrobienia. Także nie przedłużając, zapraszam Was wszystkich serdecznie na nowy odcinek. I ten, no, jedziemy z tym koksem. Pyk! Halo, witam! Witam i o zdrowie pytam! Zaraz będziemy w Luksemburgu. Ja się nic nie odzywałem, bo w sumie to padał deszcz, było do dupy. Bardzo nieładnie. Nieładnie było. Bzydko! Bzydko było! Ale wpadłem na taki ciekawy pomysł, słuchajcie. Często dostaję jakieś takie pytania, które się powtarzają na skrzynkę odnośnie busiarstwa. Z tymi poradnikami, no to... Ciężko mi jest znaleźć czas na to wszystko, więc wpadłem na taki pomysł, że zrobimy taki mały segment. Taki. Taką meblosiankę. Nie, dobra. Zrobimy taki mały segment we vlogu, w którym będę odpowiadał w każdym vlogu na jedno z Waszych pytań. Dzisiaj mi się nasunęło pytanie takie. Ktoś dzisiaj do mnie napisał. Nie wiem kto, nie pamiętam, nie będę teraz sprawdzał. Napisał do mnie, jak wyglądają badania. Jak wyglądają badania lekarskie. Dla wielu z Was pytanie może się wydawać jakieś takie, no, dziwne, porąbane. Natomiast wiecie, jak szedłem na swoje pierwsze badania lekarskie, też nie wiedziałem, jak wyglądają badania. Badania lekarskie przede wszystkim w wielu firmach. Szczerze mówiąc, ja osobiście nie wiem, jak to jest regulowane prawnie. Czy na kategorię B są potrzebne psychotesty, czy nie. Natomiast, jeżeli Wasz pracodawca wymaga, to i tak on za to płaci, więc można iść, to Was nic nie kosztuje poza czasem. Dostajecie od pracodawcy, u którego macie pracować, skierowanie. Idziecie z tym albo do przychodni, którą on Wam tam wskaże, albo jak chce Wam się wykładać pieniądze, które Wam później musi oddać, to idziecie sobie gdzieś koło domu. Ja poszedłem sobie do Łodzi. Dwa razy w sumie już ostatnio. I tak, szedłem sobie na te badania. Badanie krwi, oczy, ciśnienie, okulista, laryngolog chyba, ciśnienie, krew, oczy, cukier. Tam było z 5 badań. Takie, wiecie, podstawowe badania. W zasadzie chyba musicie to samo przejść, jak chcecie zdać prawo jazdy. Nie pamiętam, bo zdawałem dawno temu. Ale to są takie podstawowe badania właśnie typu na wzrok, na słuch i tak dalej, i tak dalej. O cukier, ciśnienie. Takie najbardziej podstawowe pytania. Natomiast psychotesty. Na czym polegają psychotesty? Psychotesty, ja to nazywam, że to są badania na poziomu upośledzenia. Żeby nie zdać psychotestów, trzeba być upośledzonym na 1500%. Nie wiem, tam są testy typu musicie klocuszki dopasowywać, który pasuje, który nie, tak naprawdę takie dla przedszkola.
Klocki musi jakiś dom dopasowywać. Na psychotestach również jest ciemnia. Czyli zamykają was w pomieszczeniu całkowicie ciemnym na 30 sekund, na minutę, na 5 minut, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie tak, żeby się wasze oczy przyzwyczaiły. I potem musicie patrzeć w takie okienko, gdzie wam pokazują literki i odczytywać, jakie to są literki. No, i to też jest jakieś takie badanie na wzrok. O, should I how? Także psychotestów nie macie się co obawiać. Absolutnie. To nie jest nic strasznego. To ja mówię, to są badania na upośledzenie. Jeżeli ktoś nie zaliczy psychotestów, to nie powinien prowadzić auta, bo nie potrafi w ogóle logicznie myśleć. Nie strzelam w przypadku, żeby ktoś go nie zaliczył. Ale okej, mniejsza z tym. To w sumie tyle. Jeszcze wspomnę tylko o kosztach. Jakie są koszta? Otóż koszta za badania lekarskie wahają się różnie. Bez psychotestów to jest tam 50 zł do 100 zł w zależności od przychodni. Nawet do 300 zł, jak jest jakaś prywatna. Z psychotestami ja płaciłem najmniej 170 zł w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. To się tak nazywało, dokładnie w Łodzi u nas. Natomiast w paru przychodniach prywatnych powiedzieli mi 300, 350, 400, nawet 450 zł. Jeżeli macie okazję zapłacić mniej, to moim zdaniem warto zapłacić mniej, bo wtedy już na dzień dobry pracodawca widzi, że raczej szanujecie jego pieniądze. A jeżeli szanujecie pieniądze pracodawcy i pracodawcę macie w porządku, to on też będzie szanował waszą wypłatę. Przynajmniej u normalnych pracodawców tak to wygląda. Tymczasem to by było na tyle w bloku, w segmencie w ściance meblowej, w meblościance. O, nazwiemy ten blok meblościanką. Meblościanka porad. Yeah! To by było na tyle w dzisiejszej meblościance. Jedziemy dalej. Do celu jeszcze w ciul kilometrów, a ja zaraz będę w Luksemburgu. Pyk! Jadziem i nawet do Karlsruhe nie dojadziem. Tam się spać wczoraj zachciało. Stwierdziłem, pierdziele, idę spać. Jakoś było po północy, nie wiem. 20 minut po północy, jak przyszedłem spać. Spałem 6 godzin, bez 20 minut po 6. Co za tym idzie? Dość napięty plan dzisiaj. Ponieważ jakieś 1200 km zostało. Będę, myślę, po północy na miejscu. No bo raczej nie będę jechał non-stop. Te 1200, bo tak to bym pewnie zajechał jakieś 14 godzin. Na jakąś 20, 21. Tymczasem, jak widać, śniadanko. Na zewnątrz taka pogoda. Się trochę mglisto zrobiło od rana. Ja sobie stoję na takim parkingu. Całe szczęście wczoraj tam już z boku było wszystko pozajmowane. Nie wiem dlaczego. Rajki by wolne było pozajmowane. Tam było pozajmowane. No. Idę zaraz do WC. I jedziemy dalej. Właśnie sobie uświadomiłem, że trochę się rypnąłem w obliczeniach. Jest 1350 do celu, a nie 1200. Aaaa, 150 km. Także na pewno będę... O kurna, zapomniałem. To Eimer leciał w tle. A Japończycy mają niestety to do siebie, że uwielbiają walczyć o prawa autorskie. Więc muszę się pilnować. No ale nic, no nie zmienia to faktu, że będę w okolicach północy na miejscu. Na Brennero mi pokazał, że będę o 12, no będę po 12. Jeszcze tylko o 13 na Brennero. To mi zostanie 900. Z Brennero to jest takie 10 godzin, 11 godzin jazdy.
13 plus 11, 24. Jakby nie patrzeć. Może będę po północy, tak jak mówiłem pierwotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że trochę kilometrów zostało, a pogoda piękna, więc jedziemy dalej. I żeby była jasność, piękna mam na myśli to, że jest 14 stopni na zewnątrz, świeci się słoneczko i jest po prostu dla mnie fantastycznie. We Włoszech już nie jest tak pięknie. We Włoszech myślę, że jest grubo ponad 40 w dzień. Fajnie skąpane są te góry w chmurach. Tak szczyt wychodzi, szczyty wychodzą z chmury, takie chmury koło szczytu. Baja. Witam Was ponownie. Raport sytuacyjny. Tradycyjnie. Godzina 14.15. My jesteśmy już we Włoszech. My, w sensie ja i mój sprinter. Razem z Wami oglądającymi przed telewizorami. Każdy może sobie to dobierać jak chce. Mówiąc my, mam na myśli ja i moje auto. Wy możecie się do tego podpiąć, jeżeli chcecie, jeżeli Wam to przeszkadza. Nie musicie. Ale dobra. 880 km do celu. Tak jak zakładałem, będę około 1 w nocy na miejscu. Pokazuje mi nawigacja 23, no ale trzeba doliczyć te dwie godziny na jakieś dziwne akcje i ewentualne postoje. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Dzisiaj odcinek obfituje w dziwne i nowe pomysły. Ale dobra. Wpadłem na taki pomysł, że w związku z tym, żeby Was trochę też zachęcić do pisania fajnych, ciekawych komentarzy, merytorycznych, z jakimiś tam swoimi przemyśleniami, w każdym odcinku będę sobie wybierał jeden komentarz, taki, który mi się najbardziej spodobał spod ostatniego filmu. Ostatniego, no spod tego filmu, który ostatnio udostępniałem. Tak naprawdę. No więc tak rozrzut w czasie będzie teraz, bo mam je zmontowane chyba z 10. Nie, przesadziłem, z 5. No ale mniejsza z tym. Z racji tego, iż dzisiaj, no w trakcie jazdy tego nie będę robił, ale no jest, są 3 takie odcinki, tam było parę fajnych komentarzy, to dzisiaj będzie wyjątek, pod koniec dnia przeczytam Wam i odniosę się do 3 komentarzy. I to będzie kolejna meblościanka we vlogu. Meblościanki Damiego. No. Tymczasem pozachwycajmy się razem Alpami, bo ile razy ten dzień jadę, wiem, powtarzam się, ale ile razy ten dzień jadę, to jestem po prostu przezachwycony tymi widokami. No i kierujemy się do piekła, nie? Już jest 27 stopni, a to dopiero początek. Słuchajcie, masakra. Jestem za Modeną, zjechałem na parking. Jaka tu jest patelnia! Trolololo! Ja mam mieć minus 20 na pace. Dopóki jadę, jest pikuś, picuś, glancuś.
Staję, już do minus 18 temperatura wzrosła, także ja jadę dalej. Jak mnie walło, to normalnie, jak to Giza powiedział w którymś kabarecie, Matrix bez pigułek, świat zwalnia. Kosmos, jak tu jest gorąco. Raport sytuacyjny. Jestem za Modeną na autostradzie A1 już, bo to jest chyba A1, albo A14. Do celu mam jeszcze 570 km, jest godzina 18, czyli jeszcze 6 godzin jazdy co najmniej, czyli będę według nawigacji na 23.57, ja cały czas obstaję, że będę o pierwszej. Jedziemy dalej. Straszne upały, mówię wam. Tak sobie jadę, jadę. Ancona, proszę państwa, Ancona. Godzina 20.53. Jesteśmy 350 km od celu. Do celu, tyle zostało. W sumie to się nie odzywałem się cały dzień, bo nie miałem o czym. Natomiast czasami są takie dni, że jazda mi idzie po prostu na piątkę. I to jest jeden z tych dni. 1000 km pękło dzisiaj już, nawet tego nie odczuwam. Cisnę twardo. 350 do celu jeszcze. No i to jest właśnie jeden z tych dni, gdzie wszystko mi idzie. Ale to te 6 godzin snu zaprocentowało. Bo gdybym spał 3, to pewnie chodziłbym nieprzytomny dzisiaj. 6 godzin snu to jest coś, co no mi na przykład wystarcza często gęsto. Jak chodziłem do liceum, to ja na przykład spałem max 7 godzin. Chyba że w dzień coś, ale to pamiętam. Fun story! Zrobimy tak, popatrzcie sobie na to, co jest na zewnątrz. Taka ciekawa sytuacja. Mój tata się zawsze na mnie darł, że kufa, cukrzycę masz albo coś, idź cukier przebadaj, bo ciągle śpisz. Ciągle śpisz, całe dnie śpisz. No ale Damian musiał spać w dzień, bo w nocy w ogóle nie spał. I ja tak mam już od dawna, że w nocy nie śpię. No i sytuacja tego typu, że tak, wszedłem na busy i też w nocy nie śpię. Czy dzisiaj mam zamiar, ale nie wiem jeszcze, czy pogoda na to pozwoli. Ponieważ uwaga, uwaga, jest godzina 21, a ja mam 34 stopnie na zewnątrz. Kosmos. W ogóle muzyka leci w tle, znowu prawa autorskie. Aja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 j
ale zawaliło gnojem, masakra. Bra. No nic, pyrkam sobie dalej, pyrkam. Może dzisiaj jeszcze jak będę miał trochę chwilę, to wskoczę sobie gdzieś do wody, zobaczymy. Będę się do was odzywał jeszcze dzisiaj. W końcu te komentarze na koniec filmu, nie? Jedziemy dalej! Wiem, że mnie kiepsko widać. Tak będzie lepiej. Jest 5 rano. 5:20. Ja mam do celu 160 km, ale wczoraj mi zaczęło mulić. I stwierdziłem, że idę spać. No i poszedłem spać. Moje śniadanie. Zakończymy ten odcinek tak jak planowałem, tam na miejscu. Bo jeszcze będę miał godzinę wolnego. Bo jadę tam po 7 będzie. Oni od 8 działają, jak nie od 9. Jadę dziś ładować później, ale to już w następnym odcinku. O ile będzie ciekawie. A tymczasem się zawijam i jedziemy dalej. Trzeba zajechać.
spend the night with me. Piękny wschód słońca. Ostatnio mam szczęście, że tych wschodów słońca. Tak jeżdżę, kurde. Widzę zachody, wschody, jeszcze kawałek nocy. O dniu nie wspomnę. I niech mi ktoś powie, że to nie są piękne widoki. Zajebiasze widoki, żeby się gorzej nie wyrazić. Ale ostatnio stwierdziłem, że za dużo bluźnię. Muszę się hamować. Znaczy na YouTube tak mi źle nie idzie, bo się hamuję, ale w życiu prywatnym naprawdę flugam. Tutaj oglądają mnie dzieci, także mam takie opata. Jak tylko chcę coś złego, będzie takie a tak to jest, jak się tak krótko śmieje, a potem wali na dekiel. Z dedykacją dla Ryśka i Piotrka. Bój! Pozdrawiam oczywiście również wszystkich tych, którzy są systematycznie na live'ach na fejsie. Także wielkie pozdro dla was. A my, no cóż, pogadałem sobie, dolecimy dalej, nie? Ładny. A. Duży brat sobie właśnie pojechał, został mały brat. Mały brat sprinter. Ja musiałem sobie stanąć, znaczy... Całkiem to nie musiałem, ale mnie tak muliło, że stanąłem. Czy stanąłem, w sensie powiem... Monstera. 40 km do celu, jest 7.20. Ja będę tak gdzieś 7.45. To jeszcze sobie poczekam 15 minut na otwarcie. Bo oni tam robią generalnie od 8. Wiem, bo byłem. A, tu są. Myślałem, że kluczyki w drzwiach zostawiłem. Jedziemy dalej. Słuchajcie, ja jestem już na firmie. Nie widać za wiele, nie widać. Kończymy odcinek, ale obiecałem wam, że przeczytam wam... Możesz się nie przechylać aparacie? Dziękuję. Obiecałem wam, że przeczytam wam 3 moje ulubione komentarze ostatnio. Więc... To jest odpowiedź do komentarza, ale bardzo mi się spodobała. Od użytkownika Greg Beats. Napisał coś takiego. Ogólnie był tekst, dialog był o tym, o wadach, zaletach tej pracy, czy to w ogóle jest ok, czy fajnie, czy można pozwiedzać, czy nie można pozwiedzać i tak dalej. I Greg napisał coś takiego. Jeździłem, więc wiem co mówię. Płacisz za to dużą cenę, dużo większą cenę niż miałbyś wyjąć bilon z kieszeni, ale wtedy byłem młody kawaler, więc nie narzekałem. Jednak opowiem ci pewną historię, jaka mnie spotkała. Kwiecień, włoskie Alpy, temperatura dość wysoka, więc podłączyłem sobie do gniazda lodówkę, aby jedzenie się nie rozpłynęło. Sobota. Czytałem książkę i zasnąłem. Budzę się o godzinie 16. Przekręcam kluczyk i ząg. Baterie zdechły. Padły. Rozglądam się po parkingu, a tam w kącie stoi jeden busik na polskich blachach. Podchodzę, pukam w szybę, zrywa się młody chłopak, jakoś w moim wieku. Ale widzę, że leży i ryczy na siedzeniach. Pytam się, co się stało. On pierwszy raz w trasie, nie wie nawet gdzie i jakiś, aby wziąć prysznic.
wziąć prysznic. Nie umiem poradzić ze samotnością, z odizolowaniem, z odpowiedzialnością i ciągłym stresem. Był to jakiś okres przed świętami Wielkanocy. Mówię mu, skoro praca nie odpowiada, to zjeżdżaj do Polski, zmieniaj robotę. A on, że szef nie puści go, dopóki nie wyrobi 3-1. Mi robota na busach odpowiadała i nie jest to tak, że zwiedzasz same autostradę i fabryki. Zobaczyłem kawał świata. Zakochałem się w Austrii, ale dla innych może być to niszczące. Na pewno nie jest kolorowo. Potrzeba dużo miłości do tego zawodu, powołania wręcz. I pod tym komentarzem podpisuję się w 100%. Gościu po prostu wyczerpał w zasadzie większość tego, co ja myślę, bo naprawdę ta robota jest przewalona. Trzeba mieć powołanie. Jest sporo stresu, ale można też wiele zobaczyć. To nie jest tak jak na ciężarówkach, że jeździmy tylko autostradami. Często my busami jeździmy w takie miejsca, że naprawdę jest ciężko dojechać. Ja byłem w jakichś dziwnych kurortach francuskich dla bogatych ludzi. Z Monako w okna kiedyś wiozłem. Jakieś Monaka, małe wioski francuskie, jakieś zadupia włoskie. W Alpach różne dziwne punkty, w których ciężarówka ma ciężko nawet dojechać. Więc tak, idzie zobaczyć naprawdę wiele, ale jest to dużym kosztem i na pewno nie można powiedzieć, że zwiedzamy. Owszem, ja miałem kilka takich sytuacji. Miałem Edynburg, że mogłem sobie iść po prostu Edynburg pozwiedzać. Miałem Meteorę, że mogłem sobie iść po prostu zostawić auto, pozwiedzać. Miałem sporo takich sytuacji, ale jest to naprawdę mniejszość. W większości po prostu zapitalamy tymi autami, robimy ciężkie kilometry i to, co zobaczymy, to głównie przez szybę. Ale dobra, komentarz numer 2. Kogo znajdę? Taki humorystyczny komentarz, który mi się bardzo spodobał. Od użytkownika Piotrek Gal. Pierwsze odcinki z zębami moje to były. To był drugi odcinek z nowymi zębami. Piotrek napisał: zrób coś z zębami, abyś był w poprzedniej konfiguracji, bo teraz to jakby nie ty. Wszyscy tak mówią, nawet moja siostra powiedziała, że dziwnie się na mnie patrzy. No cóż, trochę mi szkoda 4000. Ale wiesz, teraz już mi tak nie przeszkadza, też mi to przeszkadzało. I ostatni, trzeci komentarz. Zawsze będzie jeden, ale dzisiaj są trzy, bo trzy odcinki tam miałem, tak? Postaram się ograniczyć do jednego. Jeden z użytkowników zapytał, czy coś poza kategorią B jest potrzebne do wykonywania tej pracy. Trochę się kręcę dzisiaj w okolicach pracy busiarzy, no ale w sumie o tym są te filmy głównie, tak? I jeparek, nie wiem jak to się czyta, jeżeli źle przeczytałem, nie był twój zamysł, to przepraszam, napisał coś takiego. Krzysztof Sobul, oprócz prawa jazdy kategorii B będziesz potrzebował dużo samozaparcia, odporności psychicznej i przede wszystkim dużo chęci, żeby wykonywać tę tak ciężką pracę. I to jest temat, który chciałbym poruszyć na sam koniec, bo duże ilości ludzi wydaje się, że ta praca jest naprawdę lekka. Ja wiem, że to może tak wyglądać na filmach, bo wiecie, tutaj mówię, że jedziemy, dobra, pyk, nie? Pucz, 500 pękło, nie? Wy to widzicie w 30 sekund, a ja 5 godzin napierdzielam tym samochodem. Wiele osób mi powiedziało, wielu chłopaków, że tak, no, oni wiedzą jak to jest, bo oni jeżdżą, ale na filmach tego aż tak nie widać. Więc uczulam wszystkich, bo ci, którzy mają tą pracę w dupie, tylko oglądałem dla frajdy, okej, możecie sobie oglądać. Jak to odbieracie, to jest wasza sprawa, bo to jak każdy, kto czyta książkę, czy ogląda film, jak go odbiera, to jest jego indywidualna sprawa. Natomiast wszystkie osoby, które po tych filmach w jakiś sposób zapragnęły, żeby zacząć taką pracę, żeby robić na busach, żeby czaskać te ciężkie kilometry, musicie mieć na względzie to, że naprawdę tutaj się robi ciężkie kilometry i to jest ciężka praca. Nie zapominajcie o tym, podejmując taką decyzję, bo wiem, że bardzo dużo ludzi, zresztą piszecie mi to nawet, że to przeze mnie, że ja spowodowałem, że zachciało wam się na busy i tak dalej. I o ile dużo ludzi mi mówi, że przyszli na busy, jest ciężko jak cholera, ale jest zajebiście, to okej. Okej, ja wiem, że to jest takie trochę, wiecie, no moje usprawiedliwienie mojego sumienia własnego. To nie jest dobre, ale chciałbym, żeby jak najmniej osób żałowało tej decyzji, że przyszli na busy. Bo czasami jest tak, że faktycznie ludzie rzucają wszystko i idą na busy. To nie jest fantastyczna praca, to nie jest praca marzeń. Myślę, że jak gdybym miał studia w życiu, bym się na tą pracę nie zdecydował. Po prostu miałbym wykształcenie i stać by mnie było na lepszą pracę za te same pieniądze. Natomiast bez wykształcenia tych pieniędzy nigdzie nie zarobię, chyba że otworzę własną firmę i zacznę na siebie robić. Ale do tego potrzebuję budżet, na który właśnie pracuję. Także miejcie to na uwadze i na dzisiaj to tyle.
meblościanki komentarzowej spod YouTube'a. Ja się z wami żegnam. Ej, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem, dzisiaj jadę gdzieś jeszcze ładować, ale nie wiem jeszcze gdzie. Okaże się tymczasem. Na razie. Bye.